Witaj na kanale Rockday. Ćwiczenia na 10-minutową rozgrzewkę, granie Hammer Onem. Mieliśmy rozgrzewka, na pewno była Hammer On w poprzek gryfu. Teraz chodzi mi, że zagramy poprzek kątnej, czyli zaczynamy na przykład na 6, później przechodzimy na 5, ale próg dalej, na 4, próg dalej, na 5, próg na 3, próg dalej, 2, próg dalej i tak dalej. Ja włączę te 10 minut, żeby uświadomić, jak to w rzeczywistości trwa, te 10-minutowe rozgrzewki. 10 minut, dobra, rozpoczynamy. Start, idzie czas. Pierwszy, drugi palec. Zaczynamy od struny 6. 1, 2, próg. Bo palec cały czas 1, 2. Próg 1, 2, na strunie 5 próg 2, 3. Na następnej 4, 3, 4. Później 4, 5, 5, 6, 6, 7. Parę razy możemy przejść cały ten, w poprzek cały ten gryf. Później przesuwamy się o próg następny w dół, od drugiego progu i robimy tę samą progresję hammer onów. Później następny. To było. Jest to trochę skomplikowane, ponieważ taki trochę mindfuck wychodzi między jedną a drugą stroną. Zaraz przechodzę, przeskakuję o jeden, a tutaj muszę następny. Dobra, spoko. Teraz spróbujmy na przykład, oczywiście wy sobie spróbujcie dojść, że ostatni jakby ten pattern gramy od 12. Od 12 progu, no wtedy tu skończymy na 17, 18, ale dobra, nieważne. Chodzi o to, że jak przekraczamy już dwie kropki, tutaj ten znacznik dwóch kropek, to po prostu można powiedzieć, kończymy tą frazę i wtedy kończymy ten zestaw i teraz na przykład bierzemy następny, żeby w którymś momencie skończyć, bo tak byśmy mogli dojść do 24 progu. Też byłoby mile wskazane, żeby to zagrać, ale dobra, my kończymy na 12, niech będzie 12. Teraz na przykład zrobimy coś takiego, że pierwszy, trzeci palec, ale też skaczemy o próg, się przesuwamy, próg, struna szósta, pierwszy, piąta, drugi i tak się przesuwamy o jeden, a później jak cały dojdziemy do najcieńszej struny, to gramy to samo, tylko od progu jednego znowu do góry i ten sam schemat. Uwaga! Zaznaczam jeszcze, że warto byłoby wziąć metronom i na każde uderzenie metronomu tydym, 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 tydym uderzyć dwa dźwięki. Oczywiście mogło być na jedno uderzenie, może być jeden dźwięk, czyli ty, dym, albo szybsze tempo, tym, 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 tym. Ja tu gram bez metronomu, mam o tyle utrudnione, że metronom jest na telefonie, na którym nagrywam, więc bardzo mnie to wkurzyło, a na tamtym telefonie nie mogę go włączyć. Dobra, ale popatrzcie, ile to już czasu minęło? 6:41 nam zostało, więc no, po raz kolejny uświadamiam, 10 minut to jest naprawdę niedużo, więc ćwiczenie musimy zmieniać bardzo, bardzo szybko, w sensie kończę jedno, biorę drugie, nie zastanawiam się, albo nawet sobie wypisuję, jakie ćwiczenia, byleby to odbębnić w ciągu 10 minut. Jeżeli zwiększymy tempo i zagramy wszystko równo, to wtedy te ćwiczenia zagramy dużo ich więcej, ale w krótszym czasie, więc do tego też musimy dążyć, no nie? Dobra, spróbujmy na przykład teraz zagrać pierwszy, czwarty palec. Aż ta struna wnerwia mnie. No i oczywiście dochodzimy do 12 progu. Teraz spróbujmy to zagrać pierwszy, drugi, trzeci palec.
dalej. Zobaczymy jeszcze szybko, ile mamy czasu. 5 minut zostało, czyli połowa czasu minęła. Na przykład pierwszy, drugi, czwarty. Też to przegrywamy aż do 12 progu. Pierwszy, trzeci, czwarty palec też jak najbardziej będzie wskazany, bardzo potrzebny. Oczywiście może być też tak: pierwszy, trzeci, piąty próg, drugi, czwarty, szósty, trzeci, piąty, siódmy, czwarty, szósty, ósmy, tak jak najbardziej też możemy. Najcieńsza mnie naprawdę doprowadza teraz do szału. No i właściwie no bardzo, bardzo fajnie. Mogę teraz zrobić też tak, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Uderzam oczywiście raz, a hammer on wychodzi także drugim. Przepraszam, co ja powiedziałem. Pierwszym palcem uderzam, piórkuję, a drugi, trzeci, czwarty już uderza hammer on, czyli. Tutaj jest właściwie tak, paluszki chodzą, 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 ale właśnie tu jest bardzo ważne, żebyśmy ten w równym tempie grali. W takim tempie, znaczy no niekoniecznie akurat wy musicie w takim, ale żeby docelowo każdy dźwięk był w takim samej wartości rytmicznej. Tym, raz, dwa, trzy, cztery, zagrany. I tu też właśnie te ćwiczenia, właśnie 1, 2, 3, 4 są bardzo fajne, bo znaczy na ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec to są o tyle fajne, że tutaj równomiernie ćwiczy się każdy palec w graniu tego hammer-ona. Oczywiście to można byłoby też troszeczkę to ubarwić, na przykład mogę grać, powtarzać na przykład szósta struna, piąta, czwarta, szósta, piąta, czwarta. Kurde, to właściwie zaczyna nabierać mocy urzędowej, jest szybkie, jest takie, jest zdecydowane, ale ważne jest, żeby to mimo wszystko grać równo. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście jak gram tutaj na trzech najgrubszych, to można też sobie zapętlić, bo nie trzeba za każdym razem w poprzek. Ważne, żeby była zachowany ten dystans co próg, bo możemy zrobić też tak, że jeżeli zaczynamy pierwszy motyw zagrać od pierwszego progu, to następny możemy zagrać na strunie cieńszej, ale na przykład równie dobrze od piątego progu. Chodzi generalnie o to, żeby były ćwiczenia w tym komplecie ćwiczenia po przekątnej gryfu. Na przykład, dobra, będę przeskakiwać od pierwszego, zaczynam później od piątego, później wypadałoby od dziewiątego. Tu akurat też gram z pauzą specjalnie, dlatego żeby nie robić błędu, ale ta pauza jest jakby celowa. Raz, dwa, trzy, cztery, przekładam palec, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, bo muszę się też zorientować, gdzie mam uderzyć w następny próg. Właśnie to jest tutaj o tyle trudne przeskakiwanie o większy interwał, że muszę wiedzieć dokładnie, gdzie mam ten dźwięk. Jeżeli my gramy od pewnego schematu, muszę wiedzieć, aha, o tyle przełożyć, aha, o tyle przełożyć, no nie?
już tego czasu. Widzę, że tym razem długo nam schodzi czas. No tak. Dobra, myślę, że to w miarę wszystko jest jasne, bo tych ćwiczeń możemy też dużo różnych robić. Możemy tutaj zapędzić, możemy melodyki grać. Tylko ważne, żeby jednak mimo wszystko starać się, żeby to był hammer on, czyli uderzenie palcem lewej ręki po prostu w strunę młotkować, bo na pull off to jest inne ćwiczenie. Ale dobra, spróbujcie sami to zagrać. Komentarze piszcie na dole, subskrybujcie kanalik, no i łapkę w górę dajcie, to byłoby bardzo fajne. Dzięki za uwagę, papatki!